Cześć Wam na moim kolejnym filmiku. Witam wszystkich. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony robótkom warsztatowym, a mianowicie tutaj pokażę Wam kilka etapów budowy, piaskowania i później elementów po malowaniu i efekt końcowy maszyny rolniczej. Będzie to otrząsarka do mechanicznego otrząsania i zbioru owoców, wiśni, śliwek, jabłek. Wykonana tutaj w moim warsztacie od podstaw. A więc zapraszam do oglądania. A więc tutaj jest moja spawalnia. Nieduża, ale staram się na niej coś tam upłodzić. Tutaj jest cięty element do ramy głównej. Są to dwa profile 100 na 100 ze ścianką czwórką i 1,50 na 100. Tutaj już elementy kształtownika są położone na kobyłkach, będą ustawiane do szczepiania. Tutaj już jest wstępnie rama pospawana, dospawany dyszel i wzmocnienia od spodu, te profile 5, co są wysławane od góry, one będą, rama będzie przekręcona od spodu. Tutaj już jest stosowana tylna belka wraz z osią i rama jeszcze cały czas jest od góry, do góry nogami, bo stawane były te płaskowniki wzmacniające od spodu. Teraz tutaj rama stoi już na własnych kołach. Tu już widzimy na środku słup do mechanizmu ramienia, do podnoszenia i do przesuwu. Tu widzimy tylną belkę wraz z osią na siłowniku, oś skrętna. Tutaj spawam widły z tyłu do kistena lub do skrzyniopalety. One będą hydraulicznie opuszczane i podnoszone. No, tu już widły praktycznie pospawane wraz z fląszami mocującymi. Tu rama dodatkowa pod podajniki transportowe, pod poziomy. I z tyłu na widłach już mamy podajnik, rama do podajnika tego pionowego i z tyłu koryta do tych podajników. A to mój pomocnik Bruno. Tu spawam turbinkę do wentylatora. Wraz z wentylatorem, tam na stole widać wentylator wyciągowy. Tu spawanie zbiornika na olej hydrauliczny, zbiornik na pojemność 75 liter. Tu elementy już wszystkie są na maszynie. No i za chwilę będą rozkręcane na czynniki pierwsze. Maszyna będzie rozkręcana i będziemy piaskowali. Tu jest element jeszcze przed piaskowaniem, tak jak widać. Przed piaskowaniem. A tu jest element po piaskowaniu. Różnica jest diametralna. Inna chropowatość powierzchni. A tu jest przed piaskowaniem.
No i elementy udało się przez 2 dni wypiaskować, położyć podkład i farbę nawierzchniową. Jestem zadowolony z efektu, fajnie wyszło nawet. Jutro po południu będzie składanie. A w piątek jestem umówiony na zakucie przewodów hydraulicznych na wymiar. No i maszyna zbliża się ku końcowi. Te elementy były wypiaskowane i pomalowane wczoraj, więc już w sumie są utwardzone. Z racji tego, że to jak mówiłem, powierzchnia warsztatowa jest nieduża, trzeba sobie jakoś radzić. Tutaj wstawione zostały kobyłki, wieszaki, no i na wieszakach wiszą elementy do utwardzenia. Tu nie maluję, maluję gdzie indziej, w innym pomieszczeniu. Tutaj tylko są składowane do utwardzenia, zwłaszcza jak się maluje w porze zimowej. Tu mam warsztat ogrzewany, to elementy szybciej się utwardzają. Dobra, pędzę do domciu. Jutro po południu składanie. Do południa jeszcze sobie się utwardzi. Farba z utwardzaczem to ogólnie można po 2-3 godzinach już elementy dotykać, no ale pełne utwardzenie według producenta 72 godziny. Ja używam, bo pytacie, często używam do podkładu podkład Nobiles, a tą nawierzchniową Kramp z utwardzaczem. Siemanko, witam. No i warsztacik uprzątnięty z elementów po malowaniu, po piaskowaniu. Maszyna zaczyna nabierać wyglądu, poskładane prawie wszystko. Tu jeszcze platforma została na zewnątrz. Dosycha. No i teraz tutaj powolutku biorę się za przewody hydrauliczne. Układam. Przewody hydrauliczne zostały zakute na wymiar pod dany projekt, pod ten projekt. Ogólnie wszystkich przewodów jest w tej maszynie około 120 metrów bieżących. 30 metrów bieżących jest w rurach, leci, a resztę leci w przewodach miękkich, zbrojonych, hydraulicznych. Do tego dochodzi instalacja elektryczna, oświetlenie. Maszyna posiada oświetlenie też drogowe. No i powolutku projekt zbliża się ku końcowi. Tu jeszcze na montaż czekają taśmy do podajników taśmowych. Jedna taśma z zabierakami do taśmy tej pionowej, druga taśma gładka do taśmy poziomej. Mocowanie, spinki nierdzewne, aligator w jednej, jak i w drugiej. No i maszyna ukończona. Finito. Wszystko pomontowane. Taśmy, hydraulika, elektryka, ekran zbierający. Za chwilę tutaj odpalimy ciągnik, zrobimy próbę mikrofonu. Tak zwaną, ale myślę, że tu będzie wszystko ok, jak zwykle.
Z efektu jestem zadowolony końcowego. Maszyna wyszła super. Wstępne regulacje tutaj nie sprawiały żadnych problemów. Wszystko działa jak należy. Tak jak wspomniałem, maszyna jest to maszyna rolnicza do mechanicznego otrząsania i zbioru owoców wiśni, śliwek, jabłek. Od podstaw wykonana w moim warsztacie. Robiona we dwie osoby, przeze mnie i przez syna. Tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, pytacie ile godzin? Około 250 godzin. Ja przynajmniej spędziłem około 250 godzin. Ale no, jest projekt sporawy. Maszyna, tak jak mówiłem, wykonana tutaj w moim warsztacie od podstaw na obrabiarkach konwencjonalnych. Oczywiście nie wszystko było robione, bo hydraulika była kupowana, siłowniki, pompy, śruby, łożyska, ale inne elementy obudowy i napędy były wykonane tutaj przeze mnie w warsztacie moim. Troszkę ciasny warsztat, ale się działa. Dobra, odpalamy traktor i wyjeżdżamy maszyną na zewnątrz, robimy próbę.
Tak więc, maszyna ukończona. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na moje inne filmiki. Jeżeli się podoba, to proszę o subka, łapka w górę. Będzie mi miło. Cześć Wam.